23 września wspominany jest błogosławiony Franciszek z Pauli Wiktor, kapłan. Franciszek urodził się w środkowo-wschodniej Brazylii 12 kwietnia 1827 roku. Ochrzczono go po 8 dniach. Jego matką była afroamerykańska niewolnica, a swojego ojca nie znał. Matką chrzestną była właścicielka jego matki, znana z dobroci wobec niewolników. Nauczyła go podstaw języka francuskiego, a nawet gry na fortepianie. Franciszek pragnął być kapłanem, jednak jego matka uważała, że to niemożliwe, ponieważ był czarnoskórym, nieślubnym dzieckiem niewolnicy. Ponadto nie pozwalało na to obowiązujące wówczas prawo kościelne. Jednak biskup Antonio Ferreira Vicoso 5 czerwca 1849 roku przyjął go do seminarium, a jego właściciel podarował Franciszkowi wolność. Klerycy jednak traktowali go jak niewolnika i zmuszali do wykonywania najniższych posług. Po latach wspomniano, że nie tracił nadziei na to, że zostanie księdzem i że zawsze był cierpliwy. 14 czerwca 1851 roku udzielono mu święceń kapłańskich. Jednakże parafianie nie akceptowali tego, że były niewolnik jest księdzem. Nie chcieli z jego rąk przyjmować komunii świętej. Po roku Franciszka posłano do parafii w tworzącym się mieście Trepontas w Brazylii. Jednakże i tu biali kolonizatorzy przyjęli go bardzo źle. Żartowali z niego i upokarzali także w czasie mszy świętej. Jednak on wytrwale sprawował liturgię i głosił Słowo Boże. Mieszkał w skromnym domu, ale każdemu, bez względu na kolor skóry czy wyznanie, kto prosił o pomoc, nigdy nie odmawiał. Franciszek żył z jałmużny i sam dawał jałmużnę. Szczególną troską otaczał dzieci, uczył ich języka francuskiego i muzyki, tak jak jego kiedyś uczono. Sam założył bezpłatną szkołę dla ubogich dzieci, a jej celem była katechizacja, ale uczono tam też przedmiotów zawodowych. Ludzi zaczęła budować jego wiara, nadzieja, sprawiedliwość, męstwo, roztropność, posłuszeństwo, czystość obyczajów, pokora, bojaźń Boża, a przede wszystkim miłość do Boga. Kochał Boga w ludziach, zwłaszcza ubogich. Franciszek następnie zbudował kościół Matki Bożej Pomocy. Po latach otoczono go szacunkiem. Zmarł 23 września 1905 roku. Jego ciało było przez 3 dni wystawione do publicznej czci i wydawało przyjemny zapach róż. Błogosławiony Franciszek jest przykładem pokornej służby kapłańskiej. Uczy nas otwartości na każdego człowieka, na jego inność, a ponadto przede wszystkim uczy przebaczenia i cierpliwości. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Franciszka na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.